Mazurek. Na wynos. No to jednak jest prowokacja. Po takiej muzyce to w zasadzie co? Zaprosisz nas dokąd? Na Malediwy? Nie no, mamy rozmawiać o wakacjach w Niemczech, więc pomyślałem, że to będzie dobry początek rozmowy. Marek Cichocki, profesor Marek Cichocki zaprasza nas na uroczy, romantyczny wyjazd do Niemiec, prawda? Tak, witam państwa, tak, będziemy rozmawiać o wakacjach w Niemczech. To wszyscy mówią, co lubią, to ty odwrotnie zaczniesz od tego, czego ty tam nie lubisz. Znaczy, ja w ogóle, to jest trochę ryzykowne, muszę powiedzieć, rozmawiać, żeby wziąć mnie jako rozmówcę na temat wakacji w Niemczech, bo ja generalnie mam problem z tym, takim spojrzeniem na Niemcy, bo ja się zajmuję Niemcami od 30 lat i piszę na temat Niemiec, tam analizuję niemiecką politykę, kulturę, historię. I to jest, Niemcy to jest no, ogromna część mojego jakby mojej zawodowej działalności. Więc trochę rozmawiać o wakacjach w Niemczech to jest tak, jakby zaproponować mi spędzenie wakacji w pracy. To jest mniej więcej coś takiego, więc to jest kiepski pomysł. Ale to pomysł. Ty się nie musisz dobrze bawić. Ważne, żebyśmy my mieli. Ale tak, ale pomyślałem, pożytek. Że oczywiście mogę, Niemcy jednak trochę znam, trochę tam byłem, trochę poznałem, więc mam miejsca, które lubię i mam miejsca, które mniej lubię, czy nie lubię. No i jeżeli mamy zacząć od tych drugich, no to zdecydowanie Nie jestem jakimś miłośnikiem tych północnych Niemiec. Uważam, że wszystko to, co ciekawe w Niemczech, zaczyna się im dalej na południe, tym robi się bardziej ciekawie. Tam natomiast w okolicach Sycylii to w ogóle jest super. No to w ogóle. Natomiast jeżeli chodzi o Niemcy północne, no to tutaj mam taki dosyć letni stosunek do tych części. Ja słabo znam Niemcy, to jest wstyd się przyznać. Rzeczywiście dość słabo znam, ale na przykład taki Hamburg miał... Obrzydliwie bogate miasto. Tak, tak, ale on tuż po wojnie miał taką no, bardzo bogatą scenę jazzową. Najlepsi jazzmeni amerykańscy grali no, w Hamburgu. Może i tak. Tutaj akurat na jazzie aż tak dobrze się nie znam, ale chyba to rzeczywiście jest prawda. I w ogóle to chyba było takie zagłębie trochę takiej produkcji muzycznej w zachodnich Niemczech po drugiej wojnie światowej. Hamburg. Ale to jest... Znaczy problem z Niemcami jest taki, że tam duże miasta generalnie są raczej brzydkie, nieciekawe. No to wynika oczywiście z tego, że te duże miasta niemieckie, one oczywiście w czasie II wojny światowej bardzo, bardzo ucierpiały, a potem były odbudowywane w NRD, no to głównie przy użyciu wielkiej płyty, co oczywiście tak, nadało znamy, im stąd wyjątkowego uroku. Tak, to też znamy z polskich miast, a w Niemczech Zachodnich to była ta architektura taka niby nowoczesna lat 60., która się potwornie zestarzała i rzeczywiście te duże miasta niemieckie, Hamburg jest bardzo dobrym przykładem, są po prostu mało ciekawe. No oczywiście można do tych mniejszych, nawet jeżeli mówimy o północy, jak Lubecka oczywiście, no miasto Budenbroków, no tak. Właśnie, ale to są jednak wyjątki, bo już na przykład Brema to jest ten sam problem, to jest tak naprawdę szpecone mocno miasto. Przepraszam, czy Kolonia twoim zdaniem leży na północy, czy nie? Nie, Kolonia to jest już ta granica, gdzie wkraczamy zdecydowanie na teren, idąc na południe, na teren byłego rzymskiego cesarstwa, więc cywilizacji łacińskiej. Zresztą tam w Kolonii do tej pory trwa bardzo żywy spór między tymi, którzy mieszkają po jednej stronie Renu i po tej drugiej, ci jedni uważają, że po tej właściwej. Spór między cywilizacją łacińską, tak, a taką inną, tak, ale to już zostawmy. Z winem a piwem, mówiąc. Chciałem nawet powiedzieć między alkoholem i jego brakiem, bo teraz raczej nowi przybysze czasami nadają ton kolonii i to jest... Ale zdecydowanie ta północna część Niemiec to nie są moje ulubione rewiry. Oczywiście wybrzeże bałtyckie jest bardzo piękne, ale
ale też wydaje mi się to dosyć dziwne, żeby jakby jadąc z Polski, gdzie też jest dosyć dużo tego, akurat jechać do Niemiec, to jak już ktoś bardzo chce czegoś innego, no to ja bym raczej doradzał wybrzeże Bałtyku, nie wiem, na Litwie czy na Łotwie, na które Łotwie, jest przepiękne. Łotwie jest chyba mało, jest za dużo ludzi. No to prawda, ale Łotwa rzeczywiście tutaj bardzo dobrym kierunkiem. No ale jeżeli ktoś chce drogo i w towarzystwie bogatych niemieckich emerytów, to oczywiście może też pojechać na niemieckie wybrzeże bałtyckie. To jest zachęcające, to rzeczywiście, to jest jakiś pomysł na wakacje. Jak państwo chcą, żeby było drogo i nudno, to do Niemiec na północ. Ale my chcemy, żeby było ciekawie, prawda? I w związku z tym nie jedziemy na północ. Znaczy, na pewno jednak warto, jadąc już na te południe, zahaczyć o Berlin. Znaczy, bo oczywiście to trudno jakby zignorować Berlin, który jest największym miastem i który jest na swój sposób ciekawy, chociaż ja muszę powiedzieć, że ja zacząłem jakby czuć się dobrze w Berlinie dopiero gdzieś po 6 miesiącach, które spędziłem w tym mieście. Nie mamy tyle aż czasu oczywiście na wakacjach, ale oczywiście Berlin jest dobrym miejscem, tam są dobre galerie, dobre muzea. Samo miasto jest dosyć chaotyczne, nie ma wyraźnego centrum. Kiedyś to było miasto urzędników, oficerów i robotników przed drugą wojną światową i także no, słynnych kabaretów, czyli takiego nocnego życia. Rzeczywiście była dosyć rozwiązła metropolia konkurująca o palmy pierwszeństwa w tym względzie z Paryżem. Dzisiaj to jest tak naprawdę dosyć nudne jednak miasto no, głównych instytucji rządowych i można powiedzieć takiej kultury singli, weganów i rowerzystów. To nie są też jakby moje rewiry, w związku z tym Berlin nie wzbudza też jakiegoś mojego wielkiego entuzjazmu, chociaż oczywiście okolice Berlina są bardzo ciekawe i godne polecenia, bo mało kto wie, że Berlin leży wśród bardzo pięknych jezior i lasów i jeżeli ktoś jeździ na rowerze, niekoniecznie jest weganinem, no to rzeczywiście są takie rejony do zwiedzania. My na razie pozostaniemy w bardziej takich tradycyjnych, przy takim bardziej tradycyjnym pojmowaniu Niemiec, bo po Rammsteinie przyszedł czas na Wagnera. Tak sobie to wymyśliłeś. No i dobrze, posłuchajmy. Kiedy słucham Wagnera, to od razu mam ochotę najechać na Polskę. To Woody Allen oczywiście. Tak, to rzeczywiście. A my jeszcze jesteśmy w Berlinie, ale już na chwilę tylko. Tak, tak, żeby zjeść parówkę, bo to jeszcze zapomniałem powiedzieć o tym, że to rzeczywiście jak no, bo do Berlina no, to jest taki kierunek zawsze tam. Różne sprawy się załatwia, ale jedyne, co tak naprawdę mi ten pobyt w Berlinie w przenośnym znaczeniu osładza, to jest właśnie ta możliwość zjedzenia parówek, najlepiej z sałatką ziemniaczaną i piwem zimnym. I tu jest zresztą taka, to bardzo polecam, bo to jest, proszę się przed tym nie wzdragać, niektórym może się to wydawać, że to jest takie no, mało wyszukane, ale a ja uważam, że to jest absolutnie najlepsze, co można mieć, jeżeli chodzi o kulinarne jakieś doznania w Niemczech i bardzo to polecam, bo to jest dla mnie zresztą absolutna tajemnica, dlaczego w Polsce nie można nigdzie dostać takich parówek, jak się robi w Niemczech. One są naprawdę bardzo pyszne, nie wiem, na przykład currywurst albo na przykład, nie wiem, wiedeńskie parówki właśnie z tą sałatką ziemniaczaną. Bardzo zdecydowanie polecam, bo tego w Polsce nikt nie dostanie. Nie będzie mógł zasmakować. U nas też jest kiełbasa z grilla, podawana na papierowej tacce z ketchupem. To w ogóle bez porównania, naprawdę. Czyli powinniśmy jednak jechać do Berlina i możemy sobie odpuścić muzea, tak? Tylko bylebyśmy zjedli. Znaczy muzea to można też przy okazji, ale są też na przykład inne miejsca w Niemczech, gdzie można pójść do dobrego muzeum, na przykład Pinakoteka w Monachium. Też bardzo polecam. Tak, i ona nie jest duża, to jest jej zaleta.
A bardzo dobre są. Tak, to prawda, obrazy. To prawda. W Dreźnie jest bardzo, jest moje chyba ulubione muzeum w Niemczech, bo mam takie poczucie, że jest bardzo ciekawe i też nieduże. Ja lubię nieduże muzea. Ale skoro żeśmy już zaczęli o tym Monachium i była Walkiria. No tak, oczywiście. To oczywiście, jak powiedziałem, im bardziej na południe, tym robi się moim zdaniem ciekawiej w Niemczech. No i oczywiście Bawaria jest takim bardzo przeze mnie polecanym kierunkiem. Monachium, bardzo lubię to miejsce, z wyjątkiem Oktoberfestu, który jest czymś potwornym. To jest taki niemiecki Carcassonne, moim zdaniem. Poczekajmy, to przenieśmy się na chwilę w czas tego koszmaru. Tylko na chwileczkę. Sam tego chciałeś, Grzegorzu Dyndało. Nie wiem, jak Robert Lewandowski tam tyle wytrzymał. Nie wiem, czy on jakby często chodził właśnie na ten Oktoberfest, no ale to jest taki, Oktoberfest to jest coś takiego przyciągającego bardzo dużo turystów, bardzo dużo ludzi. Mi się to kojarzy jak najgorzej. Jeżeli ktoś już chce te klimaty posmakować, to proponuję, żeby po prostu wybrał się będąc w Niemczech, do jakiegokolwiek ogródka piwnego i tam rzeczywiście można spędzić bardzo przyjemnie czas. Natomiast jeżeli chodzi o Oktoberfest, to bardzo zdecydowanie odradzam. Ja w każdym razie się tam nie pcham. Monachium natomiast rzeczywiście bardzo ciekawym miastem i też architektonicznie pod względem sztuki, kultury, bo to było jednak miejsce szczególnie w XIX wieku przez Wittelsbachów rozbudowywane. Ludwik I najpierw, dosyć ciekawa postać. Zresztą on wybudował na południe od Ratyzbony nad Dunajem, na takiej skarpie, takie coś dziwnego, który nazwał to Walhalą. Mm-hmm. A to a propos zresztą Wagnera, którego mieliśmy i Walkirii. To jest rzeczywiście przedziwny budynek, zbudowany na wzorze takiej doryckiej, klasycznej, wielkiej świątyni, która się wznosi na tej skarpie nad Dunajem i to jest Walhala. On sobie wymyślił, że to będzie takie miejsce, w którym będzie się upamiętniać bohaterów, no głównie niemieckich bohaterów. Później to zostało tam rozszerzone o inne postacie z kultury i historii. Tam między innymi jako niemieckiego bohatera można oczywiście znaleźć po pierwsze Kopernika, no ale to no tak, my tak. Mamy na ten temat zupełnie inne zdanie. Na końcu tam się oczywiście też znalazł pomnik samego Ludwika I, bardzo takiego dziwnego władcę, którego zresztą później zmuszono do detronizacji. On jest znany z tego zamku Neuschwanstein. To wnuk. No, wnuk jego. Ludwik I był dziadkiem, Ludwik II był z kolei jego wnukiem, jeszcze bardziej szalony, ale dzięki niemu mamy ten Neuschwanstein, który rzeczywiście zawsze... Można zobaczyć. To jest taka urocza ciekawostka. Wygląda to niewiarygodnie jednak. No jest to rzeczywiście taki pomnik kompletnego szaleństwa, które zresztą zostało bardzo ładnie przedstawione w filmie Viscontiego Ludwik Szalony z takim aktorem Helmutem Bergerem, takim niemieckim Alenem Delonem, o tym nazwał. Czyli jesteśmy w Bawarii i czego my tam szukamy? No, zdecydowanie właśnie zabytków. To jest jednak takie zagłębie pięknych niemieckich zabytków. Bardzo też polecam oczywiście Norymbergę. Norymberga zresztą przypomina wyjątkowo w atmosferze Kraków. To jest rzeczywiście tak, że tam te związki czuje się, tak. Widztwórz, którego zresztą też ołtarz możemy zobaczyć w Bambergu, to też jest Bawaria. Też polecam absolutnie Bamberg, który się zachował. Piękne, stare, średniowieczne miasto z cudowną katedrą, gdzie właśnie jest też ten ołtarz Vita Stwosza. No i grup papieża Klemensa II,
który, jedynego papieża, który został pochowany na północ od Alp. Więc to też jest takie bardzo ciekawe miasto do zwiedzenia. Ja tu tylko dodam, że skoro jesteśmy w Bawarii, to jej częścią jest Frankonia, a tam wcale nie pijemy piwa i wcale nie musimy się kotować na Oktoberfest, tam pijemy wina. Słynne Rieslingi z Frankonii, naprawdę w takich charakterystycznych, okrągłych buteleczkach. To skoro tak, to ja bym się jednak przeniósł z Bawarii do takiego miejsca, które ja bardzo lubię i do którego mam ogromny sentyment. Mam tutaj na myśli Turyngię. Turyngię, czyli Turyngię. NRD. Czyli były NRD, czy właśnie nie Brandenburg, jeżeli bym coś wybierał z byłego NRD, to nie Brandenburgię, już wiemy. Saksonia też ja uważam, że jest trochę przereklamowana, chociaż oczywiście Drezno, Lipsko. Ale Drezno, tak naprawdę w Dreźnie nie ma nic oprócz tego muzeum. No tak, ale Lipsk jest dosyć przyjemnym miastem takim przypominającym. Taki, jakiś taki kompozytor był, NRD-owski. NRD-owski. Na B. Zdecydowanie. Dużo dzieci z tego zasłyszałem. Tak, zdecydowanie jednak Turyngia. Wolę Turyngię. Tam lasy turyńskie, lasy frankońskie, to są piękne takie no, krajobrazowo miejsca górzyste. Jak ktoś lubi właśnie, nie wiem, o własnych nogach podróżować, zwiedzać, eksplorować, to są rzeczywiście piękne. To jednak, jeśli raz, to Schwarzwald. Andrzej Dobosz zauważył, że takie jedno zdanie mówi wszystko o naturze Niemców, to zdanie brzmi, że najtwardsza woda w Europie jest w Schwarzwaldzie. No, bardzo możliwe, ale ja muszę powiedzieć, że jakby absolutnie Turyngia jest tym obszarem, który mnie najbardziej zachwyca. Tam można też sobie zwiedzić, no, oprócz tego, że jak to się mówi bardzo często, Turyngia to są te zielone płuca wschodnich Niemiec, właśnie dzięki tym pięknym terenom turystycznym, no to jest oczywiście też centrum niemieckiej kultury, no bo to jest Weimar, to jest Wiena. O niej porozmawiamy za chwileczkę. Najpierw muzykę, którą sam wybrałeś, tym razem już nie będzie ani Mozarta, ani Wagnera, ani Rammsteina. Już po tej dawce, wiesz, naprawdę, tak, to może się pomieszać. To ja tęsknię do Mozarta, ale to nie był jednak Niemiec. Wbrew temu, co niektórzy o tym... Tak, więc pozostaniemy w Niemczech, ale jednak troszkę tak łagodniej, chyba. No tak, tak, po Rammsteinie i po Wagnerze to nawet ten pan wydaje się miły, sympatyczny, uroczy. Ten, którego żeśmy... Grinemeyer, znaczy, ja bardzo lubię go. I on rzeczywiście jest cieszy się dużą popularnością w Niemczech. Chyba raczej w domach starości, ale dobrze. No, może. Zastrzegłem uszami, kiedy powiedziałeś coś o niemieckiej kulturze. Co prawda, zacytuję tu innego klasyka niemieckiego na dźwięk słowa kultura, odbezpieczam rewolwer. No ale ciągnij ten temat, ciągnij. Nie no, mówiliśmy jednak o Weimarze, o Jenie, no, czy, o Goethem, o Heglu. Jeszcze nie zdążyliśmy. Erfurt też bardzo polecam. To jest właściwie taka trójca miast bardzo blisko. To można właściwie w ciągu jednego, dwóch dni zwiedzić. Raz, Erfurt, Weimar, Jena. No, bardzo polecam taką trójkę. I co to mam oglądać? No, Weimar jest przeuroczym miejscem. Oczywiście związanym z Goethem, ale nie tylko, no bo tam też swoje ostatnie dni w kompletnym szaleństwie dożywał Fryderyk Nietzsche. Jena, no to oczywiście uniwersytet. I zakłady optyczne. Miejsce, w którym Hegel zobaczył Napoleona jako ducha dziejów, więc to też warto zobaczyć. Erfurt jest prześliczne, bardzo, bardzo to przepiękne miasto z cudowną katedrą, warte po prostu zwiedzenia jako turystyczna atrakcja. Czy ta Jena się nazywała przypadkiem Karl Marxstadt? Nie. Natomiast... Co się nazywało w takim razie Karl Marxstadt?
Wiesz, że tu mnie zagiąłeś. Przecież w nerdowskich czasach nie wiem, czy nie Jena. Nie Jena, wydaje mi się, zawsze była Jeno, ale to by trzeba było sprawdzić. Tak. Już zasiałeś we mnie z wątpienie w to, to czy dobrze Karola wszystko Marksa. Pamiętam, ale nie, jeszcze... Bo jeszcze, Karol Marks, notabene, to był... Zostańmy przez chwilę, bo jeszcze jest jedna rzecz, którą ja strasznie w Turynki lubię, bo to jest taki... Ja wiem, że to może zabrzmieć bardzo dziwnie, ale ja naprawdę lubię ten taki post-nerdowski klimat, który tam jest cały czas obecny. On mi oczywiście przypomina o czasach PRL-u, do którego nie mam sentymentu, ale jednak to jest świat, w którym czasy żyłem naszej i w którym młodości. Się wychowywałem. Dokładnie. I ten nerdówek akurat w tej wersji turyńskiej wydaje mi się najbardziej taki, można powiedzieć, ciekawy i lajtowy także we współczesnym kontekście. Chociaż Turyngia rzeczywiście w dzisiejszej niemieckiej polityce jest zagłębiem wszystkich tych takich nawiązujących do komunistycznej przyszłości politycznych ruchów. Ale abstrahując od polityki, no Niemcy raczej nie kojarzą się z najweselszym barakiem w naszym obozie. Nie, zdecydowanie nie. Ale wiesz, jak jesteś w Weimarze, mieście właśnie Goethego, niczego i tam idziesz sobie i widzisz, że główny plac nazywa się oczywiście, jakby nie było, Placem Demokracji i zaraz obok widzisz wielki posąg przedstawiający gigantyczną jakąś monstrualną głowę poety, oczywiście jakiego, Puszkina. I jak pójdziesz sobie dalej, nie wiem, na Stare Miasto w Weimarze i tam zobaczysz na głównej ulicy kogo? Pana przebranego w mundur sowieckiego żołnierza, który przygrywa na harmonii i śpiewa rosyjskie wojskowe piosenki. Znaczy muszę powiedzieć, że jakby z tej perspektywy ten właśnie taka atmosferka post-nerdowska może być bardzo w dzisiejszym kontekście zabawna i nie aż taka strasznie groźna w związku z tym. Oj, nie spodziewałem się tego po tobie. Kochałem się w Nenie, jak byłem bardzo małym chłopcem. No to myślę, że to jest tak bardzo niemiecka muzyka, a lepsza niż Wagner, moim zdaniem, do słuchania. Dużo bardziej. Słuchaj, to bardzo odważna teza. Zostaniesz uznany za obrazobórcę. Jesteśmy jeszcze w Turyngii, ale rozumiem, że już się stamtąd wynosimy. Tak, możemy się wynieść i proponuję, żebyśmy poszli taką drogą wzdłuż kilku rzek, no przede wszystkim... No to musisz coś wybrać, bo jedna droga wzdłuż kilku rzek to może być trudne. Może być trudne do zrealizowania, przede wszystkim Ren... oczywiście, ale też Neckar, czyli prawy dopływ Renu. No, Ren to oczywiście nie jest jakoś bardzo oryginalny pomysł, bo to jest takie zagłębie turystyczne. Tak, tam tak, wszyscy jeżdżą. Też wzdłuż Renu można właściwie kawał drogi przejechać rowerem. Są tam specjalne ścieżki rowerowe dla miłośników. Ty się uparł tego. No, teraz w dobie walki o klimat, o planetę, zeroemisyjność. Ale czemu nie jedziesz na rowerze? Ja rzeczywiście od kiedy ukradli mi rower, stwierdziłem, że jestem zwolniony z tego i już nie kupiłem sobie tak. Nie korzystam. Ale wzdłuż Renu można pojechać. To jest miłe. To prawda. Mozela to jest tak. Jeszcze jedna ewentualność, ale Ren jest rzeczywiście bardzo takim no, wdzięcznym miejscem do eksploracji turystycznej tam i kosztowania również win naturalnie, co powinno ciebie to bardzo ucieszyć. Słuchaj, ja raz w życiu byłem na takim wyjeździe. To miał być wyjazd winiarski, ale okazał się być bardziej turystycznym wyjazdem, takim organizowanym przez Niemców. I oni nas zawieźli do Moguncji, i jeszcze parę innych miejsc, ale najbardziej to oni byli dumni właśnie ze ścieżek rowerowych. No, tak, w Trewirze chcieli nam koniecznie pokazywać, nawet nie tam dom Karola Marksa, tylko chcieli pokazywać nam jakieś rzymskie ruiny.
I kiedy ja tak napomknąłem, że tu jednak warto zwiedzać te katedry i może gdzieś tam obok jakiś uniwersytet, bo to z tego znamy i kochamy też Niemców, to okazało się, że na to w zasadzie nie ma czasu. Niemcy są teraz dumni z czegoś innego. Ze ścieżek rowerowych. A żebyś wiedział, oni są naprawdę chyba z tego niesłychanie dumni, kazali nam to podziwiać, te ścieżki rowerowe i to, jak mają tam ładnie i czysto. Ale skoro, bo wspomniałeś o Karolu Marksie i o katedrach, co nie jest takie oczywiste zestawieniem, ale z tym Karolem Marksem to, bo tutaj żeśmy mieli właśnie taką wątpliwość, Chemnitz oczywiście. Chemnitz był Karl Marksem. Natomiast jeżeli chodzi o katedry, no to Moguncję, mówisz o Moguncji, no i oczywiście tutaj to jest miejsce, że w ogóle można tą trasę Renu zrobić tak, że można po prostu, no można było, mam nadzieję, że wkrótce będzie też można polecieć do Frankfurtu nad Menem, stamtąd bardzo szybko się dostać właśnie do Moguncji, do Koblencji i potem wybrać sobie jakby kierunek albo na północ w stronę Bonn, albo na południe w stronę Bingen. I tak w ten sposób Bingen zwiedzić sobie to przepiękne miejsce z dużą ilością też zabytków. No i Moguncja, no to oczywiście katedra. Cesarska katedra, jest kilka szpira, oczywiście Aachen. Przy czym... Aachen, czyli Aquisgrán. Aquisgrán, tak, przepraszam. Nie, bardzo proszę, tylko... Po ichniemu Aachen. Moguncja po ichniemu to Mainz. Cesarskie, dlatego, że akurat Moguncja czy Aquisgrán to były katedry, gdzie koronowano cesarzy. Potem zresztą koronacje się przyniosły do Frankfurtu, a Szpira to jest to miejsce, gdzie znajduje się, no można powiedzieć, taki Wawel cesarstwa niemieckiego. Tam są pochowani cesarze niemieccy. W którym to mieście są słynne witraże Marka Szagala? Czy nie w... Nad Renem, na pewno, nie w Moguncji. To musisz sprawdzić. To muszę sprawdzić, rzeczywiście. Ja się, proszę państwa, douczę i kiedyś państwu powiem. To straszne, ale rzeczywiście mnie uciekło. Natomiast rzeczywiście tak, tam jest pięknie i smacznie, i wina wybitne. I kawą naszej cywilizacji, bo to jest właśnie coś, czego ja nie mogłem zrozumieć. Jak ci Niemcy nie chcieli nam pokazać, że patrzcie, tu bije serce Europy. Bo co to jest Europa? No to jest uniwersytet i to jest katedra, prawda? No to masz katedry właśnie w Moguncji. A jak szukasz uniwersytetów, no to wtedy warto pójść tą drogą wzdłuż Neckaru, bo dotrzesz do Heidelbergu, gdzie oczywiście jest jeden z najstarszych europejskich uniwersytetów, a potem możesz nawet się dostać przez Stuttgart do Tübingen, następne piękne uniwersyteckie stare. Tam jest wszędzie ładnie, to jest jakieś nieludzkie. No ale warto zwiedzenia, tak? Tak, warto zwiedzenia bez wątpienia. No dobrze, no to będziemy sobie jeździć... Czym tam się jeździ? Samochodnie? No rowerem oczywiście. Rowerem, rowerem. Czy ja... Masz ścieżki rowerowe. No tak, ja jednak jeżdżę czasami autem, wiesz, takie większe. No to autostrady, tak, to wtedy autostrady. Mhm. No to dobrze, to może najpierw posłuchamy, a później zobaczymy, coś ty jeszcze wymyślił. Czy ty chciałeś nam, drogi Marku, pytam profesora Marka Cichockiego, zohydzić Niemcy? Nie, broń Boże, właśnie rozmawialiśmy o miejscach głównie, które ja lubię. Przy muzyce, którą trudno ścierpieć czasami. No mój Boże, no każdy ma taką muzykę, jaką lubi. Ja to była muzyka, która jest bardzo popularna wśród naszych zachodnich sąsiadów. Aż lubią się taką... boję spytać, co by było, gdybyś ty miał zrobić audycję o Polsce, wiesz, naprawdę. Nie byłby to Chopin przez cały czas, oj nie. No może. Nie, skoro mówimy o tym, to bardzo bym polecał oczywiście koncert skrzypcowy Różyckiego, odkryty, czy właściwie odtworzony, nie da, piękna muzyka, polska muzyka, naprawdę piękna muzyka. Tak, tak, ale to był Dieter Tenkozen, a nie tak, tutaj Różycki. Żeśmy, tak, to zdecydowanie. Poczekaj, bo, no dobrze, tak cały czas jak w takim tempie Japończyków zwiedzamy te Niemcy, to znaczy szybko, nie mamy czasu, bo biegniemy do kolejnego miasta, to, i to jest charakterystyczna uwaga pierwsza,
generalnie powiedzieli, że są fajne lasy, ale jakoś nie wgłębialiśmy się w to, czyli generalnie Niemcy to miasta, tak? No i miasta na południu Niemiec i wszystko fajnie, tylko ja do końca tak nie wiem, po co my tam jedziemy. No od tego zaczęliśmy, jakby to jestem kiepską osobą, żeby tutaj dać jakąś dobrą odpowiedź, no bo to jest dokładnie mój problem z Niemcami, że ja nigdy nie postrzegałem Niemiec jako miejsca spędzania wolnego czasu. W związku z tym jakby te wszystkie miejsca, o których mówiliśmy, one są dla mnie ciekawe, bo one mi coś mówią więcej na temat tego, co to są Niemcy, kim są Niemcy, kim byli, kim są dzisiaj, dlaczego właściwie tak bardzo ważą w Europie i w historii i we współczesności. To jest jednak, no jak każdy naród, no specyficzny naród, specyficzna kultura, ale ze względu na to, że to nasz sąsiad, co też mogliśmy odczuć w taki niedobry także sposób często w historii, no to jakby warto jest wiedzieć, co to jest za świat, co to są za myśli, co to są za sposoby życia. No warto ich poznać, to prawda, tylko Niemcy nam się wydają jednak, przynajmniej dla ludzi w naszym pokoleniu, nieco, no tak powiewa to trochę grozą, co tu kryć. Nie no, zaczęliśmy imponują, od... owszem, bogactwem, kulturą, potęgą, no ale tak trochę grozą wieje. No zaczęliśmy od tej piosenki Deutschland. Ona jest bardzo kontrowersyjna, bo to jest, ja bardzo ją lubię, dlatego że to jest rzadki przykład, kiedy Niemcy patrzą na siebie w taki sposób... gdzie widzą właśnie tą swoją dwuznaczność, ten swój paradoks, z którego wieje grozą. No, ale to jest właśnie piosenka o Niemczech, które też wieją grozą, które są straszne, które mają bardzo różne twarze. I to jest zawsze bardzo takie pytanie, które mnie fascynuje, jak Niemcy sami siebie postrzegają, uważają, kim są. Były ostatnio robione takie badania w Stanach Zjednoczonych dotyczące jakby takiego postrzegania własnej tożsamości w różnych miejscach: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Niemcy głównie. I to, co było zaskakujące, to teraz było dosłownie, nie wiem, kilka tygodni temu, PIW Research Center, taki bardzo znany ośrodek badania opinii, zrobił te badania i wyszło, że o ile Anglosasi są w kompletnej rozsypce i uważają, że właściwie jakby nie wiedzą, czy mają być siebie dumni, czy mają posypywać ciągle popiołem głowę, no bo wiadomo, kolonializm, rasizm, wszystkie straszne rzeczy. Francuzi w ogóle uważają, że niczego nie należy zmieniać. To Niemcy na tym tle wychodzą w tych badaniach jako naród, który jest najbardziej zadowolony z siebie i uważa, że może być dumny ze wszystkiego, a co jest związane z nim. Jakby Niemcy uważają generalnie, że są świetni. I zawsze mnie fascynowało to pytanie, no ten optymizm, co jest podstawą żyć. Tego optymizmu. Potęga. Potęga ich obecna, potęga, to, że sobie świetnie radzą w Europie, są zamożni. No ale jednocześnie jakby cały czas tam pod spodem się kryje coś takiego i oni mają, właśnie ten Rammstein to dobrze pokazuje, mają świadomość tego, że tam pod spodem jest coś takiego, o czym bardzo by chcieli zapomnieć. I oglądając te piękne niemieckie krajobrazy i zabytki, jakby cały czas jakby gdzieś tam w głowie człowiek ma w pamięci to, że tam jest gdzieś to drugie dno. Słuchaj, urzędnicy niemieckiego, właśnie takiego urzędu turystycznego, też mnie próbowali przekonać, że właściwie Niemcy to są Rzymianie, no i że cała historia Niemiec, tak, to wszyscy to jest, piją wino. To jest historia Rzymu, który się przeniósł, tak, w okolice właśnie Renu. Tak, wszyscy chodzą w rzymskich togach, piją wino i krzewią cywilizację. I to jest absurd, dlatego że oni mają piękną jednak kulturę, piękną historię, tylko jest to historia jednak dalece nie rzymska.
Znaczy, to jest historia, która to jest historia i kultura, która została zbudowana w bardzo silnej opozycji do Rzymu, a nawet z taką wizją zastąpienia Rzymu, czy zbudowania właśnie nowego, innego Rzymu. Ja wspominałem o tej Walhali, o tym pomniku nad Dunajem, co wybudował to dziwne miejsce Ludwik I, ale jest drugie inne, takie, które moim zdaniem mówi jeszcze więcej o tym, o czym teraz żeśmy zaczęli rozmawiać, mianowicie to jest pomnik Arminiusza. I o tym nam opowiesz za chwileczkę. No i dobrze. I miało być o tym posągu Arminiusza, prawda? Tak, w Detmold. W Detmold jest taki gigantyczny posąg przedstawiający Arminiusza. To jest zresztą ciekawe, ten posąg postawiony został mniej więcej w tym samym czasie, w którym powstawała Statua Wolności w Nowym Jorku, więc można powiedzieć, że ten Arminiusz w Detmold to jest taka niemiecka statua wolności. Jest on lata 70., przełom lat 70., 80. XIX wieku i on tam stanął oczywiście nie przez przypadek, bo to była budowla, która miała symbolizować zjednoczone przez Bismarcka Niemcy, które szukały swoich patronów. No jeżeli szukać patronów Niemiec w Europie, no to właśnie trzeba zacząć od tego Arminiusza. I tutaj dochodzimy właśnie do tej osobliwości niemieckiej, czyli budowania własnej tożsamości nie jako kontynuatorów Rzymu, tylko właśnie tych, którzy Rzym zdystansowali i zajęli jego miejsce. I w związku z tym stali się nowym centrum cywilizacyjnym w Europie, bo Arminiusz, no to książę Herusków, człowiek, który dał się zlatynizować, który wyrastał w kulturze rzymskiej, łacińskiej, a potem zdradził swoich, jakby można powiedzieć, przybranych rzymskich rodziców po to, żeby zadać im śmiertelny cios w Lesie Tautoburskim, co uważane jest za ten moment, w którym Germanie pokonali w bitwie największą ówczesną potęgę, czyli Rzym, i potem cesarz rzymski, który krzyczał w swoim pałacu: zwróć mi moje legiony. To była wielka klęska Rzymu, a jednocześnie wielki triumf Niemiec nad Rzymem, i to jest początek tej historii tak naprawdę. A co my tam teraz możemy obejrzeć? W Detmold? Mhm. No, możemy obejrzeć ten posąg, który jest, tak jak powiedziałem, gigantyczny. To jest coś w rodzaju właśnie takiej niemieckiej statuy. I gdzie jest ten Detmold? To jest nad Renia Westfalia. Okay. To jest nad Renia Westfalia. No i to jest właśnie ta granica, tak naprawdę, która kiedyś dzieliła ten obszar, który dzielił cywilizację łacińską od świata barbarzyńców, od Germanów. Zresztą, to ostatnia rzecz może na ten temat. Ostatnio można było oglądać, zrobiony przez Niemców, serial Barbarzyńcy, który był dokładnie serialem na ten temat. On był bardzo popularny, zresztą ciekawie zrobiony, bo oni wszyscy mówili po łacinie. Jakby łacina była tym głównym językiem filmu, i który dokładnie przedstawiał Arminiusza i bitwę pod Lasem Teutoburskim i klęskę Rzymian, ale w taki sposób bardzo dziwny przedstawiał, bo to współczesny serial, gdzie Niemcy właściwie zrobili film o wielkości germańskich barbarzyńców. I w tym filmie tak naprawdę to Rzymianie są opresyjni, Rzymianie są tymi, którzy niszczą, palą, którzy używają siły, a Germanie to są ci, którzy walczą o wolność. Więc dlatego ta statua w Detmold się kojarzy mi tak cały czas z taką niemiecką statuą wolności. No proszę. No dobrze, jesteśmy w tych Niemczech, już nazwiedzani, wymęczeni. Przewodnik nas zanudzał. Chcemy sobie wieczorem odpocząć i co?
No to możemy właśnie sobie usiąść albo w jakimś ogródku piwnym, albo nad jakimś tarasie. No to nad jakimś tarasie nad z pięknym widokiem na, nie wiem, na Dolinę Renu albo na Karu i wypić sobie bardzo dobre lokalne niemieckie wino. No i tam oczywiście zaserwować sobie to, o czym mówiłem już wcześniej, absolutnie parówki. Parówki najlepiej z sałatką ziemniaczaną, no chyba, że ktoś jest hardkorowo chce skosztować, to może spróbować takiego specjality ulubionego jedzenia potrawy Helmuta Kohla, nieżyjącego już kanclerza Niemiec, to były faszerowane żołądki, on się tym zajadał. Pamiętam, jest taka przezabawny fragment we wspomnieniach Mitterranda, jak Kohl chciał bardzo podjąć uroczyście prezydenta Francji, swojego przyjaciela, i mu zaserwował te żołądki faszerowane, i on tam pisze, Mitterrand, w tych swoich wspomnieniach, że coś tak obrzydliwego nigdy w życiu wcześniej nie jadł i że to było straszne. To naprawdę zachęcasz. Ja ci chcę powiedzieć, że i państwu przypomnieć, że Niemcy to kraj, w którym jest bodaj najwięcej oprócz Francji restauracji z gwiazdkami Michelina. Więc tak ci tylko przypomnieć mi, tak, dać czy żeby nie te parówki, że tylko nie wyłącznie parówkami człowiek żyje. Nie musimy od razu wydawać jakichś worków pieniędzy na menu degustacyjne, ale może tam jest coś innego do roboty. Nie, no, z całą pewnością masz rację. Ty możesz iść do restauracji, ja zostanę przy moich parówkach. Nie, to ja też zostanę z tobą przy tych parówkach. Życzymy państwu miłych wakacji w Niemczech. Z całą pewnością. Proszę państwa, to jest miejsce, które ma wiele zalet. Jedną z nich jest to, że nie spotkamy tam Marka Cichockiego. No, myślę, bo on tam pracuje po prostu. Ja tam jestem w pracy. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Marek Cichocki nas zapraszał do Niemiec. Miłych wakacji nieustająco życzę. Dziękuję. Mazurek. Na wynos.